Witaj, kochana! Witam! Jesteśmy na festiwalu w Łypany i to jest już drugi dzień. Wszystko idzie wspaniale. Ty jako organizatorka, powiedz mi, jak na to wpadłaś? Bo ja z tyloma osobami rozmawiam i każdy się ogromnie cieszy, więc przedstaw się i powiedz, jak wpadłaś na to ten genialny pomysł. Jak wpadłam? Ja o festiwalu myślałam już wiele, wiele miesięcy, nawet od 2-3 lat taki pomysł mi chodził po głowie, ponieważ są różnego rodzaju imprezy, ale to na mniejszą skalę, jakieś spotkania takie. Natomiast nie było takiej polskiej imprezy dużej, gdzie można było zaprosić i wykładowców, i wendorów, i myśleliśmy długo, długo i w końcu to się urodziło. Jak wybrałaś to miejsce? Bo dużo Polaków jest tam, ten Garfield, Wellington. Tak, jest niedaleko do Garfield, to 10-15 minut. Natomiast całkiem przypadkiem, bo oglądaliśmy inną salę, jakieś pół godziny stąd. Okazało się, że ta sala nie bardzo się nadaje, ale właściciel tej sali podesłał nam, jedźcie tam. Tam jest fajne miejsce na festiwal. No i ja się ogromnie cieszę, bo nam tu bliżej. I cieszę się, że nie wpadłaś na pomysł, żeby to zrobić koło Greenpoint, bo by z New Jersey pewno niewiele osób chciało być w tym trafiku, nie? W tym korku. Wiesz co? Pierwsza myśl była taka, żeby zrobić właśnie ten festiwal w Nowym Jorku. Aha. Ale ceny za wynajem lokali po prostu nas pobiły. Drogo, co? Strasznie drogo, bo nie sądzę, żeby znaleźć lokal taki naprawdę w miarę dobry i za rozsądną cenę. Jak jest inna, twoje... Zresztą inna rzecz, że po tym, jak żeśmy poinformowali, gdzie będzie ten festiwal, większość ludzi mówi, słuchajcie, super, my z Pensylwanii przyjedziemy, z New Jersey przyjedziemy. Do Nowego Jorku my nie będziemy chcieli jechać, bo są trafiki, jest problem z parkowaniem. Tutaj mamy idealne miejsce, pięknie położone centrum z ogromną liczbą miejsc parkingowych. Położone praktycznie w centrum Tri-State, blisko do New Jersey, blisko do Connecticut, blisko do Pensylwanii, więc myślę, że miejsce idealnie trafione. Miejsce jest świetne, po prostu jest super energia tutaj. Jakie jest twoje wrażenie? No bo już się niedługo będzie kończyć, nie? Już po południu jest, więc jeszcze zostało kilka godzin, to jest drugi dzień. Jakie ty masz wrażenie? Generalnie podoba mi się to, co udało mi i kilku osobom stworzyć. Natomiast no, mając już na myśli te doświadczenie z tych ostatnich kilkunastu godzin, pewne rzeczy zorganizowalibyśmy inaczej, ale jest to taka lekcja na przyszłość dla nas. No to jest pierwszy festiwal. Dokładnie. Więc gdzie myślisz, że będzie następny za rok czasu? Myślę, że tu chyba. Że tu w tym samym miejscu. Nie, no tu jest fajnie, wcale się fajnie dojeżdża. Ja uważam, że jest kapitalnie. Ja ci muszę pogratulować, bo jest rzeczywiście świetnie. Wszyscy się bawią dobrze. A, i ty jesteś oczywiście zajęta. Co jest świetnie. Ty masz cały czas telefon dzwoniący. Muszę mieć, bo i biegasz, tak, i biegasz. Ja cię tylko co właśnie chwyciłam na sekundę, także dziękuję ślicznie, dziękuję za zorganizowanie, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję mnie. I mam już na następnym, w przyszłym roku również się spotkamy. Oczywiście. Dzięki. Pa, pa. Dzięki.